11 maja wspominamy błogosławionego Zefiryna Namunkura, wyznawcę. Zefiryn Namunkura urodził się w 1886 roku w rodzinie wodzów indyjskiego plemienia Arankou na terenie dzisiejszej Argentyny. Dziadek i ojciec walczyli zbrojnie o wolność Indian. Ojciec, widząc bezskuteczność walk, postanowił kształcić syna, by jako dyplomata bronił Indian. Krótko uczył się w Akademii Wojskowej w Buenos Aires. Nie odpowiadał mu rygor szkoły. Ojciec, zaprzyjaźniony z Salezjanami, skierował go do ich szkoły. Aklimatyzował się powoli, cenił sobie nieograniczoną wolność, więc trudno mu było akceptować rytm życia wyznaczany dzwonkami, dyżurami, kolejkami. Był jednak bardzo zdolny. Wielkim przeżyciem dla niego okazało się przyjęcie pierwszej komunii świętej we wrześniu 1898 roku. W szkole nie tylko zdobywał wiedzę, ale odkrył powołanie do życia we wspólnocie salezjańskiej. W 1903 roku rozpoczął formację wstępną. Spośród salezjanów imponował mu ksiądz Milanezio. Chciał być kapłanem jak on. Pragnął ewangelizować Indian, bronić ich przed alkoholem i wyzyskującymi ich białymi ludźmi. Naukę i plany jednak przerwała choroba. Na miesiąc wrócił do swojej wioski w Andach, ale nie nastąpiła poprawa zdrowia. W 1904 roku ksiądz Jan Caliero, za zgodą ojca, zabrał go do Włoch, w której nie spotkał się z księdzem Michałem Roy. W Rzymie przyjął go papież Pius X, który wzruszył się widząc szlachetność Serafina. Dla niego to też była wielka radość. Kontynuował naukę w szkołach salezjańskich. Szybko zyskał sympatię kolegów. Znany był z dobroci i życzliwości. Realizując charyzmat salezjański, szczególnie umiłował Eucharystię. Często widywano go na intymnej rozmowie z Panem Jezusem. Gdy 3 dni przed śmiercią odwiedził go jeden z salezjanów, powiedział mu, że wkrótce umrze, ale prosił, by odwiedzał kolegę leżącego na łóżku obok, który bardzo kaszlał i ledwo spał w nocy. Jednak stan Serafina był o wiele gorszy, wcale nie mógł spać. Chory na gruźlicę, zmarł w szpitalu ojców Bonifratrów w Rzymie w 1905 roku. Miał niespełna 19 lat. Został beatyfikowany 11 listopada 2007 roku w Chimpei w Argentynie jako pierwszy patagoński Indianin przez salezjanina, księdza kardynała Tarcisio Bertone. W homilii mówił m.in. Błogosławiony Serafinie, umacniaj nas, byśmy także i my mogli dziś iść drogą świętości, wierni nauce świętego Jana Bosko. Ty osiągnęłeś szczyty ewangelickiej doskonałości, dobrze wypełniając codzienne obowiązki. Tym samym przypominasz nam, że świętość nie jest czymś wyjątkowym, zarezerwowanym dla nielicznych wybrańców. Świętość jest powszechnym powołaniem wszystkich ochrzczonych. Pomóż nam zrozumieć, że w końcu tylko jedno się liczy – bycie świętym, jak Pan jest święty. Błogosławiony Serafinie, prowadź nas swym uśmiechniętym spojrzeniem. Wskaż nam drogę do nieba. Bądź z nami, gdy spotkamy się z Twoim przyjacielem Jezusem. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, w błogosławionym Serafinie dałeś młodzieży świetlany przykład świętości rozwijającej się w ziemi patagońskiej. Wysłuchaj nas przez jego wstawiennictwo, abyśmy każdego dnia z cierpliwością i miłością przyczyniali się do rozwoju Twojego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.